Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drogie dzieci, kilka lat temu wasi rodzice przynieśli was do kościoła, poprosili o chrzest. Ksiądz was ochrzcił, wasi rodzice powiedzieli, że zrobią wszystko, żeby was wychować w duchu przykazań Bożych. Dzisiaj, po kilku latach, jesteście w kościele. Za chwilę rozpocznie się msza święta, w czasie której po raz pierwszy przystąpicie do Komunii Świętej. Ja za chwilę was pokropię wodą święconą, która wam przypomni chrzest święty, a później wy poprosicie swoich rodziców o błogosławieństwo. A do rodziców taka prośba, by błogosławiąc, także przytulić dziecko, pocałować, by czuło się bezpiecznie, by czuło obecność mamy i taty. Może was obudzę tą wodą. Przyszła wreszcie ta niedziela, długo oczekiwana. To właśnie dzisiaj na mszy świętej do serca przyjmą Pana. Abyśmy udział mieli pełny w tej najświętszej ofierze, prosimy dziś tu zebranych, módlcie się za nas szczerze. Ale nim zdarzy się ten cud, pobłogosławcie nam rodzice, bo wy najlepiej wiecie, że Jezus wam prawdą i życiem. Dzieci ładne, nie ubrane, wystrojone, ale mam nadzieję, że rodzice nie pomylą swoich dzieci. Bardzo proszę podejść do błogosławieństwa, przytulić i za chwilę ruszymy do ołtarza. Dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił,
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Pan wśród radości gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Pan wśród radości Módlmy się za Kościół Boży, wspólnotę wiary i nadziei, aby był wpatrzony w przykład Maryi i umożliwił wszystkim poznanie jej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i za wszystkich biskupów o potrzebne dary, aby z prostotą i miłością mogli służyć wszystkim dzieciom Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby godnie pełnili swoją posługę i zawsze umieli dawać świadectwo swoją wiarą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców. Obdarz ich, Panie, radością, siłą i zdrowiem, aby pomagali nam stawać się dobrymi ludźmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry, miłosierny Ojciec przyjął ich do swojej chwały i radości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, za chwilę przyjdziesz do nas w białym chlebie. Pomóż nam zrozumieć, że Ty jesteś największym skarbem naszego życia. Przyjacielem, który nigdy nie zawiedzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zgromadzonych wokół eucharystycznego ołtarza, aby przyjmując Chrystusa stawali się coraz lepszymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Każdy z nas, każde dziecko, rodzice, dorośli, niech przez moment w ciszy przedstawią Panu Bogu swoje własne, osobiste intencje. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W tym dniu radosnym dla nas pragniemy złożyć Panu Bogu przez ręce kapłana nasze dary, jako wyraz naszej wdzięczności za dzień, w którym po raz pierwszy możemy przyjąć Pana do naszych serc.
chleb, wino, woda. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które staną się za chwilę Twoim ciałem i krwią. Włącz w nas swoją świętą ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania. Biała szata i świeca. Przyjmij, Panie, w symbolu białej szaty i płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty sakrament Chrztu Świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Pomóż nam, by w naszych sercach płynęła gorąca miłość ku Tobie. Kwiaty. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci. Owoce. Przynosimy owoce. To znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce dobroci w naszych sercach. Dar ołtarza, ofiarowany przez naszych rodziców, wyraża on ich troskę o naszą budującą się świątynię. Bochen chleba. Rodzice przynoszą chleb, owoc trudu dnia codziennego. Przyjmij, Panie, ten dar i spraw, abyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Duchu Święty, przyjdź. Nie miłość za Rosji, nie miłość za Rosji.
za to wszystko.